ponieważ właściwy czas zbioru glistnika to maj i czerwiec, więc warto zrobić sobie w tych miesiącach taką nalewkę, bo w tej postaci możemy korzystać z tego leczniczego ziela przez cały rok. Nalewka pomaga przy wielu problemach zdrowotnych. Informacje, jak i na co ją stosować, znajdziecie w opisie pod filmem. Do zrobienia leczniczej nalewki z glistnika potrzebuję zioła, które się nazywa glistnik jaskółcze ziele. Po rozwinięciu ma 4 płatki i taki listeczek. Można łatwo znaleźć w parkach, na jakichś łąkach. I do tego wódkę 40%. Ja akurat tutaj użyłam żubrówki. No i dużego słoika. Umyty glistnik drobno kroimy. W ten sposób, teraz pokrojony, rzucamy sobie do miseczki. Ja potem zmierzę, żeby ta ilość była równa szklance, bo ma być szklanka na pół litra alkoholu. Dobrze ponad pół, ale ubitej mocno szklanki glistnika. Wysypuję ze szklanki. Szklanka służyła jako miarka, żebym wiedziała mniej więcej, ile mam tego glistnika. To powinna być niepełna szklanka. Jeżeli ubita, to nawet takie dobre pół szklanki. Dokładnie powinno być 1/5 jak gdyby słoika i resztę zalać alkoholem. Otwieram alkohol i zalewamy. I tak sporządzoną miksturę zakręcamy, możemy wstrząsnąć i odstawiamy w ciemne miejsce na 14 dni do wytrawienia. Ten proces nazywa się wytrawianiem. Tyle dni trzeba poczekać, żeby nalewka była gotowa i miała działanie lecznicze. W tym czasie roztwór należy przefiltrować. Nalewkę z glistnika przelewamy do czystego słoja. Odcedzając przez gazy lub przez sitko. Nalewkę odkładamy w ciemne, chłodne miejsce. Możemy też przelać do jakichś mniejszych buteleczek.